Do tego w drugim meczu grupy pierwszej River Plate podejmowało na własnym stadionie Libertad Asunción, czyli klub paragwajski. Nieco inny skład wystawił chilijski opiekun River Manuel Pellegrini w porównaniu z tym nieudanym przegranym meczem z Deportivo Cali 0-2. Inny był bramkarz, zmienionych kilku zawodników ze środka pola. No ale w 64 minucie Hector Benitez pokonuje bramkarza River, José Beliu Basicza. Nie było bramkarza Angela Comiso, był właśnie na jego miejsce Beliu Basic, no ale potrafili Argentyńczycy dość szybko wyrównać. Minutę później Esteban Fuertes strzela gola na 1-1. A ostatnich kilkanaście minut to już zdecydowana przewaga River Plate. 77 minuta, gola na 2-1 dla gospodarzy strzela Luis González. Później rzut karny wykorzystany w 86 minucie przez Estebana Fuertesa i 3-1 ostatecznie wygrali gracze River Plate. Mecz oglądało tylko 15 tysięcy widzów. River odnosi pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Copa Libertadores.